Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie 7 odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 3. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i jeśli jesteście nowi, do subskrybowania mojego kanału. Dobrze się razem. W tym odcinku będziemy sobie wykonywali zadania w monterze. Na początek spróbujemy się pozbyć bandytów, przed którymi ostatnio uciekaliśmy. Już do nich biegniemy. Dobrze, jest obozowisko bandytów. Po kolei może jakoś ich odciągamy od obozu i może tego skuszy załatwimy. Najgorsi teraz będą łuczniccy. Sporo ich tutaj jest. Oj. Niedobrze. A na szczęście gra się szybko wczytuje. Może uda się go załatwić. Dobra. Coś udało się, możemy sobie zregenerować zdrowie. Zapisać stan gry i walczymy dalej. Dobrze, przeszukajmy sobie to, co udało nam się wywalczyć. Wszystko trzeba dokładnie pozbierać, żeby było na handlowanie. O, halabarda, halabardy są cenne nawet. Więc jednak cię dorwałem! Schowajmy się tutaj, bo łucznik jest. O, dobra. Spróbujemy teraz pozbyć się tego łucznika. I próbujemy dalej. Więc jednak cię dorwałem. Thank you.
Są jakieś kufry. I tutaj jeszcze jest, są jeszcze jacyś bandyci. Może być ciężko. Ani kroku dalej. Ale próbujemy. Skuszy to nazwali. Czekaj, chłopcze. Może uda się go załatwić. I ten jeszcze został, jeden. Dobra. Może na razie jaskinie sobie darujemy. Z tego co pamiętam, tam będą trudniejsi przeciwnicy. Później zawsze będzie można tutaj wrócić. Dobrze, ważne, że tutaj na zewnątrz już nie ma żadnych bandytów, nie będą nam przeszkadzali w trakcie podróży. Dobra, jest jeszcze coś do przeszukania. O, halabarda, świetnie. Tutaj już nic. I pójdziemy teraz na farmę Dominika. A szkoda, że sobie nie zabrałem kamienia teleportacyjnego do Montery, ale zaraz naprawimy ten błąd. Widziałem się z przywódcą najemników w Monterze. Doprawdy. No, najwyższy czas. Wciąż czeka na daninę z tej farmy. Masz mi natychmiast oddać złoto, albo przybędzie tu osobiście i rozprawi się z tobą. Dobra. Proszę, nie jesteś chyba na mnie zły. Tak. Okej, wrócimy. Pokaż sobie... mi swoje towary. A nie chciałem akurat handlować. Dobrze, wrócimy sobie do Montery. Mogłem zabrać właśnie kamień teleportacyjny, by było szybciej, no ale zaraz sobie go znajdziemy. Jeszcze po drodze tutaj będzie taka jaskinia, w której będzie można zdobyć miecz, taki lepszy. Ugh.
Oj! No, zdarza się. Dobrze, trzeba zdrowie zregenerować. Tutaj. Zapiszemy na wszelki wypadek. Chyba już ostatni. A, jeszcze jeden. Oj, oj, oj. Cztery są. No cóż, próbujemy. No jeszcze tylko tego, żeby wykończyć i po problemie. Okej, jest. Mamy kolejne zadanie. Tutaj jest miecz wędzla, tego z Paladyna z Caibdan. Ciekawe, czy będziemy go mogli na razie nosić. A, za mało siły mamy. No nic, trudno. Za ciężkie. Złamany. Dobrze, wilki mamy wszystkie przeszukane. Tak, 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 teraz wszystkie. I wracajmy do Montery, robić kolejne zadania. A tutaj sobie pamiętam, że będzie taki najemnik, z którym będzie można porozmawiać. I chyba dojdzie do pojedynku. Spadaj, Robalu! Mała przerwa, co? A nie powinieneś doglądać niewolników albo coś? Co cię to obchodzi? Daj mi spokój! Wracaj do pracy albo zgłoszę sprawę twoim przełożonym. Naprawdę? Aż się cały trzęsę! Idź sobie, wariacie! Człowieku, na pewno masz coś lepszego do roboty. Dobra. To na razie tylko można było porozmawiać, a to chyba później będzie można z nim się pojedynkować. Teraz pasuje kamień teleportacyjny znaleźć, żeby o nim już nie zapomnieć. Pomyśl o tym. Pewnego dnia to wszystko się skończy.
Nie pisnę ani słówka. Może lepiej nie znaleźć. A Marik teraz jest tutaj. Co do najemników. Jeden z twoich ludzi próbuje się wymigać od pracy. Niech zgadnę. Znowu Trano, mam rację? Mam tego dość. Idź mu powiedz, że nie dostanie pensji. Mam daninę od Domenika. Dobrze. Ta leniwa świnia pewnie mało nie umarła ze strachu. Zatrzymaj złoto. I tak sporo na tym zyska. Tak, i teraz kamień teleportacyjny będzie chyba tutaj. O, jest. A teraz może sobie spróbujemy powalczyć na arenie. Zaczniesz walczyć na mojej arenie, musisz zapłacić za wstęp 500 złotych monet albo wynocha. Dobrze, płacimy. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Oto opłata za wstęp. Świetnie! Witamy na arenie Montery! Jasne, mimo wszystko tak nie może być. Z tego będzie jeszcze więcej. Wszyscy zapłacili za wstęp? A jak sądzi? Nie ma kasy, nie ma walki. Prosta sprawa. Dostaniesz swoje złoto i moje też, kiedy pokonasz mnie na arenie. Jeśli on będzie tak cały czas... Chcę z tobą walczyć. Dzieciaku, jestem tu mistrzem. Może lepiej trochę się rozgrzej, zanim zmierzysz się ze mną. Wejdę na arenę, jeśli nikt inny nie będzie chciał z tobą walczyć. Będzie tak cały czas, to nie... Dobrze, no to walczmy. Głupio? Co masz na myśli? Wyglądasz dość głupio. Latasz tu jak kura bez głowy, pleciesz trzy po trzy. Szukasz czegoś? Lubisz swojego szefa? Tak, Marek jest dobry. Najemnicy nie mają takiej swobody w żadnej innej części krain centralnych. Lepiej zważaj wszystko. Szukam nauczyciela. Nauczysz mnie czegoś? Chyba tak. Mogę ci pokazać, jak sięgać do cudzych kieszeni i tak dalej. Najpierw jednak musisz sobie na to zasłużyć. Będę cię nauczać, jeśli pokonasz mnie w walce. Dobrze, no to walczmy na arenie. Walczy ze mną na arenie. Dobra, lepiej żebym ruszał swe zmęczone kości, co? Dobrze, chodźmy walczyć. Zapisujemy oczywiście. Chodź! Walka! Niemożliwe! Nic tu, nie ma tu nic ciekawego. O, jakieś rupiecie leżą na arenie, a pozbieramy sobie, będzie na sprzedaż. Powinien był wiedzieć. Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Brakuje ci czegoś? Może godności? Stosujesz ciekawy styl walki, obcy. Tak czy siak, udało ci się mnie pokonać. Nieistotne. Teraz pokażę ci wszystko, co potrafi robić złodziej. Dobrze, ale uczyć się będziemy może później. Ciebie to nie wchodzi? O, świeże mięsko. Opowiedz mi o Mariku. Z wielką chęcią pokonałbym go na arenie. Inni mają go za nie wiadomo kogo, ale to wszystko bzdury. Marik to żałosny frajer. Ot co? Będzie tak cały czas. Co dostanę, jeśli cię pokonam? Jeśli mnie pokonasz, dam ci 500 złotych monet. Walczy ze mną. Dobrze. Do zobaczenia na arenie. Dobrze, i kolejny zapis. Kolejna walka. No to... Pamiętaj o blokowaniu. Dobra. Jest kolejny awans również. Dobrze ci radzę.
kim tu jeszcze można walczyć? Może z tym? Aha, chyba nie miałem jeszcze przyjemności dać ci po twarzy, nieprawdaż? Co myślisz o Mariku? Bez Marika nic by tu nie działało, to pewne. Zmierzmy się na arenie, bufonie. Zobaczmy, co potrafisz. No to chodźmy. Nieźle. Znokautowałeś mnie, kolego. Oto twoja nagroda. Chodź, ludzie! Dobrze, szybko poszło. Szybko i sprawnie. Dobra, i kolejny przeciwnik. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Zostaw mnie w spokoju. A z tym już walczyliśmy. Kto tu jeszcze może walczyć? Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Następnym razem. Jasne. Czemu to? Ej, co mam ci powiedzieć? To sama stara śpiew. Z tego będzie jeszcze więcej. Wyglądasz mi na kogoś, kto dostał niejedno lanie. Dobrze ci radzę. Opowiedz mi o swoim szefie. O Mariku? Ci frajerzy sprawiają mu same problemy. Ale z tego, co widzę, ma wszystko pod kontrolą. To twój niewolnik? Tak, Marik mi go wcisnął. Nie mam pojęcia, co zrobić z tym gościem. Weź go sobie, jeśli chcesz. Zapłacę nim za wstęp na arenę. Spotkajmy się na arenie. O niczym innym nie marzę. Dobrze, z kim tu ostatnio wygraliśmy? Wszystko w jednym kawałku? Na niebiosa. Masz krzepę, bracie. Bo to twoja nagroda. Dobra, zapis i kolejna walka. Chodź tu. Ej, ludzie! Walka! Nie można. Nic tu nie ma. Został jeszcze ktoś? Powinien był wiedzieć. Przygotuj się, wielki mistrzu. Zostaliśmy już tylko my dwaj. Naprawdę chcesz się zmierzyć ze mną? Więc bardzo proszę, doigrałeś się. Dobra, finałowa walka. Dobry jesteś, kolego, ale chyba nie aż tak dobry. Co z nagrodą? Proszę, weź mojego niewolnika. I tak nie mam z niego żadnego pożytku. Dobra. Sam mógłbym ci to powiedzieć. I czas na finał. Chodź tam, ludzie! Bardzo radę! Pamiętaj o blokowaniu. To nie może być prawda. Nie ma tu nic więcej. Mamy nowego mistrza areny. Dobrze, jeszcze pogadajmy sobie z byłym mistrzem. Ciebie to nie obchodzi. Będzie moja kolej. No nie, to nie przeszkadza. Jasne, nie może. I kto jest teraz mistrzem? Ty, draniu, połamałeś mi wszystkie kości. Przestań wreszcie płakać. Chcę moje złoto. Tak, tak. Oto twoje wpisowe. Chyba o czymś zapomniałeś. I moje 500 złotych monet. Zadowolony? Okej, super. Kolejny awans. Gdyby to było tak. A niech to. Ashton aż wypadł z butów. Nikomu się to wcześniej nie udało. Sobie. Dobra. Jasne. Czemu nie? Okej, to w tym odcinku będzie już na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie, komentowanie i ewentualną subskrypcję. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i innych moich filmów. Cześć! Być nie może.